Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Dishonored 2, w którym udamy się już do mechanicznej rezydencji Jindosha, gdzie nie tylko mamy wyeliminować samego Jindosha, ale również uratować przetrzymywanego tam Antona Sokołowa. Tak więc wejdźmy, tutaj ostatnio zakończyłem ostatni odcinek, pora zatem dostać się do środka. No dobrze, muszę wyeliminować Jindosha i znaleźć Antona Sokołowa. Szukaj Antona Sokołowa, no właśnie, cele od razu zostały zaktualizowane i wyeliminuj Kirina Jindosha. Zerknijmy sobie w ogóle tutaj. Macie opisy, bardziej szczegółowe po prawej. No i zajmijmy się tym. Od razu na starcie mamy audiograf. Witaj. Na razie oczywiście sobie to zatrzymamy i za chwilę to wam puszczę. Tylko chciałbym się rozejrzeć po tym pomieszczeniu, do którego się teraz dostałem. Tutaj weźmy sobie formułę Adermeier. Okej, i czy jest tutaj coś jeszcze ciekawego? Obserwator głębokiej szczeliny. Raz złapałem podobną w sieć, ale ta jest stanowczo większa. To też możemy zbadać? Nie, nie za bardzo. Tutaj jeszcze mechaniczni żołnierze sprzedani na aukcji. Ale to już czytałem, bo nic nowego się nie dodało. Któregoś dnia spiszę swoje wspomnienia. Dopiero po mojej śmierci opublikują wszystko, co widziałem. Dobra, tutaj chyba będzie wszystko, więc zerknijmy sobie do dokumentów i wysłuchajmy tego nagrania. Witaj w moim domu. Drzwi są zawsze otwarte dla tych, którzy zechcą przekroczyć próg. Jeśli jesteśmy umówieni, idź dalej i czekaj cierpliwie. W innym wypadku niegrzecznie będzie nie poinformować cię o obecnych tu mechanizmach obronnych. Bardzo zresztą skutecznych. Wielu weszło tu bez zaproszenia, a każdy miał swoje powody. Z tych jednak, którzy odważyli się wejść głębiej, tylko nieliczni zdołali powrócić. No właśnie, to jest zresztą to, o czym już wspominałem w poprzednim odcinku. No i co twórcy też zapowiadali. Ta posiadłość Jindosha była reklamowana i zresztą oceniana już przez graczy jako jedna z najlepszych lokacji w tej grze. Dlatego, że są tutaj tak skomplikowane mechanizmy obronne, że po pierwsze mamy tych mechanicznych żołnierzy, o których już czytaliśmy, a po drugie są właśnie dźwignie i jeśli je pociągniemy, to wtedy układ tych pomieszczeń się kompletnie zmienia. No i teraz muszę to zrobić, bo nic innego już tutaj tak naprawdę nie widzę. Patrzcie tylko na to. Kto mógłby zbudować coś takiego? I po co? Ktoś uruchomił jeden z mechanizmów w moim domu. Wow! Jindosh. Jasny gwint, już mechaniczny żołnierz. Puść! Mój dom jest zawsze otwarty. Wchodź na górę, kurde. To jedna z moich rozrywek. Obserwować, jak prosty umysł radzi sobie z przemierzaniem tych zmiennych pokoi. Jestem Kirin Jindosh, ale zapewne już to wiesz. Proszę, idź dalej, wejdź po schodach. Spotkajmy się twarzą w twarz w górnym korytarzu. Patrzcie, tam mamy tego mechanicznego żołnierza. Prawie by mnie kurde zauważył, ale udało mi się w porę uciec. Maszyna do pisania, co my tu jeszcze mamy? Halo? Jesteś tam? Koleś chyba by chciał, żebym od razu się ujawnił, co? Ale nie będzie tak łatwo, stary. Nie będzie tak łatwo. Oczekiwałbym już od ciebie ujawnienia się. Nareszcie! Podejdź bliżej. Kurde, on mnie jakoś widzi, czy co? Tamten żołnierz sobie stoi. Nie zamierzam oczywiście do niego podchodzić. Teraz chyba rozumiem. Tam jest laboratorium. Zapraszam, spotkajmy się twarzą w twarz. Podejdź do szklanych drzwi tu. W górnym korytarzu. Serio? Mam po prostu się z nim spotkać?
Czekajcie, bo tutaj coś jest. Mina ogłuszająca, ale nie mogę już jej podnieść, niestety. A tutaj nic specjalnego. Tu jesteś. Wspaniale. Kurde, on rzeczywiście na mnie czeka. Poczekajcie. Zanim się tam udamy, to jeszcze się chciałem rozejrzeć. Tutaj jest ściana światła. Okej, to prowadzi gdzieś na dół. Czyli tam by dało radę ją wyłączyć. Patrzcie, kolejna dźwignia. No dobra. Tu jeszcze coś mamy. Chyba też kolejna mina ogłuszająca, dokładnie. Tutaj już nic nie zdobędę. No dobra, czyli to by było chyba wszystko. Tamten mechaniczny żołnierz sobie ciągle tam stoi w miejscu. Pokaż dobre wychowanie. Zdradź, kim jesteś. Gość się wyraźnie niecierpliwi, co? Dobra, idźmy w takim razie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. W sumie to tutaj jeszcze są drzwi na dole. Mógłbym ewentualnie spróbować przejść. No ale dobra. Zobaczymy, co się stanie, jak faktycznie podejdziemy do tych drzwi. Tak jak sobie Jindosh zażyczył. Powiem wam, że jestem trochę przytłoczony tą lokacją, patrząc na to, jak to jest duże. Teraz, gdy cię widzę, wiem już, kim jesteś. Nie mam do czynienia z wynajętym oprychem. Odzież cię zdradza. Arystokracja poszukuje wrażeń? Już lepiej. Przeszkolenie w użyciu broni, ale nie w fechtunku salonowym. Widać po twoich ruchach doświadczenie w walce ulicznej. W dodatku, o ile wiem, tylko jeden człowiek nosił tę maskę. Witaj, cesarski obrońco. Widzę, że jesteś z siebie zadowolony. Wiesz, po co tu jestem? Spodziewałem się, że moja współpraca z Duke'iem zaprowadzi cię do moich drzwi. A może szukasz będącego cieniem dawnego siebie Antona Sokołowa? Mieszka sobie w komacie ewaluacyjnej. Tak czy inaczej, znajdź mnie i weź sobie to, czego szukasz. Jeśli jednak zginiesz, każę zanieść twoje ciało do mojej pracowni, by przeprowadzić na nim sekcję. Do tego czasu nie zdradzę twojej tajemnicy. Do zobaczenia wkrótce, Jindosh. Do zobaczenia. Zabij Kirina, albo znajdź inny sposób, aby wyeliminować go. Mechaniczni żołnierze! Ktoś włamał się do mojego domu! Jasny gwint! Oto masz przed sobą wynalazek, który mnie przeżyje. Mechanicznego żołnierza Jindosha. Podziwiaj wzmocniony metaliczny szkielet mechanicznego żołnierza i jego... Widzę, że robi się coraz ciekawiej. Ostrza tnące jak brzytwy. Zminiaturyzowane zbiorniki z tranem są rozrzucone po ramie, chronione panelami z bursztynowego drewna. Możliwość patrzenia w przód i w tył. Wykrywanie słuchowe na wypadku. Możliwość patrzenia w przód i w tył, chyba sobie jaja robisz. Zniszczenia systemów głowy. Moje największe dzieło. Kurde, ale nie wiem, czy widzieliście. Mogłem się przez chwilę dostać tam na dół, no. Jezu, co ja zrobiłem? Jasny gwint, nie o to mi chodziło. Czekajcie. Spróbuję jeszcze raz to włączyć. Widzicie? Mogę wejść tutaj na dół. Zrywki. Lecz nie tylko o to chodziło. Stanowi ono pomnik na cześć inżynierii. Puste miejsce za ścianami. I patrzcie, i tutaj się dzięki temu dostałem, gdzie możemy wyłączyć tą ścianę światła. No to wygląda. Zbiornik na tyran. Widzicie sami. Można też było ewentualnie tą ścianę światła przeprogramować, ale wolę kompletnie ją wyłączyć. Dobrze. Maszyna coś wykryła. Patrzcie, ona rzeczywiście widzi i z przodu, i z tyłu. No kurde. To jest jakieś przegięcie. Ależ tutaj będzie ciężko, naprawdę. No i w dodatku jeszcze sam fakt, że te pomieszczenia są tak rozbudowane. To swoją drogą.
Dobra, słuchajcie, będę musiał z powrotem dostać się na górę, bo widzę, że tutaj nie ma żadnego przejścia. Liczyłem na to, że znajdę tutaj coś więcej, ale... nie za bardzo, niestety. Chciałbym zobaczyć, gdzie są ci mechaniczni żołnierze, bo jak później chcę wejść na górę, to żeby mnie nie zauważyli. A nie widzę ich tutaj za specjalnie na górze. Patrzcie, tu jest. Dobra, spróbujemy. Nie będzie łatwe się dostać teraz wyżej, żeby mnie nie wykryli. Ale trzeba próbować. Nie ma innej rady. Dobra, spróbujemy teraz, co? Jak to teraz działa? Dobra. Tutaj na górę szybko. Dobra, nie wypatrują mnie jeszcze. Ewentualnie zejdźmy może tutaj na dół. Już sam nie wiem, co zrobić. Czekajcie, albo nie. Dostanę się na razie jeszcze na górę, o ile dam radę, bo... widzę, że średnio jest taki motyw. To czekajcie, najpierw się schowam tutaj. Wykrywam twoje ruchy. Wiem, gdzie jesteś. Aha, bo to się teraz zamknęło. Jasny gwint. Ale będą jaja w trakcie przechodzenia tego poziomu, naprawdę. Dobra, spróbuję dostać się tam na górę znowu. Aż zapiera dech w piersiach. Jeśli wierzyć wadom w podłodze i czujnikom akustycznym, poruszasz się bardzo szybko. Na szczęście ci mechaniczni żołnierze nie widzą mnie na górze, więc o tyle przynajmniej dobrze. Muszę uważać, bo z tyłu i z przodu widzą, z boku już nie. Więc na to trzeba będzie zwracać uwagę. Maszyna działa z niską prędkością. Dobra, przejdźmy tutaj. Skoro wyłączyłem tą ścianę światła, to spróbuję z tego skorzystać. No i faktycznie, jest przejście otwarte. Dobra, ja się mam dostać tam. Zobaczmy jeszcze sobie na nasze cele, bo jakaś wskazówka się jeszcze pojawiła. Anton Sokołow przetrzymywany jest w komnacie ewaluacyjnej. No to rzeczywiście nam Jindosz powiedział. I korytarz prowadzący do laboratorium wydaje się zablokowany. Odszukaj inną drogę. No jasna sprawa. Już zdążyłem się zorientować. Musi istnieć więcej niż jeden sposób na pozbycie się Kirina Jindosza. No oczywiście będziemy próbowali ten sposób jakoś odkryć. Zawsze jest trudniejsze, ale i ciekawsze, myślę. Dobra, teraz pytanie, bo kurde... czuję się naprawdę zagubiony. Tam na dole była przecież jeszcze było przejście. Te drzwi. O piekarzach i elektrowstrząsach. Cóż to za pełna sadyzmu kpina? Może dzięki tej maszynie twoja śmierć nie będzie konieczna, Jindosz. Odszukaj maszynę do elektrowstrząsów. Jindosz stworzył maszynę do elektrowstrząsów, która osłabia pamięć i zdolności poznawcze. Umieścił ją gdzieś w swoim laboratorium. O kurde. To tak go możemy załatwić. Najpierw trzeba go pozbawić przytomności, aby dało się go przytwierdzić do maszyny do elektrowstrząsów. Jasny gwint. To może być niezłe. Ale jednocześnie wcale nie takie mało brutalne. Czekajcie, jeszcze to sobie zerknę. Pozwala zajrzeć w głąb ludzkiego umysłu, choć faktem jest, że obiekt doświadczalny ulega w tym procesie uszkodzeniu lub zniszczeniu. Oczywiście postęp wiedzy zazwyczaj wart jest poniesionych ofiar. Przetestowałem urządzenie na pewnym piekarzu i odkryłem, że mogę wymazać z jego umysłu wszelkie wspomnienia, a przez to i osobowość, nie odbierając mu jednocześnie umiejętności pieczenia chleba. Uznałem wówczas, że to dziwne, ale właśnie ten efekt chciałbym uzyskać w przypadku Sokołowa. Niestety jeszcze nie udało mi się pomyślnie odtworzyć tego procesu. Sokołów nie jest zresztą byle piekarzem. Jeśli odmawia współpracy, wątpliwe jest, by maszyna zdołała osłabić jego siłę woli, bez wymazywania wiedzy i zdolności, które są dla mnie tak istotne. Wciąż jednak myśl o uczynieniu Sokołowa starca, o myśle niemowlaka, daje mi niemałą satysfakcję. Jasny gwint, to Jindosz tutaj chce to samo zrobić właśnie z Sokołowem. W takim razie zrobimy to z nim, co? Formuła Adermeier. O ile się oczywiście to uda, no ale będę się starał, żeby faktycznie to wyszło. Dobra, zobaczmy. Tutaj w ogóle
Nie za bardzo się tędy dostanę. Zajrzyjmy najpierw przez dziurkę od klucza. Cały czas mam z tyłu głowy, że tam jeszcze na dole były te drzwi. Jesteś już blisko. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek gość dotarł tak daleko. Czujesz dumę? Niecierpliwość? Delilah Copperspoon. Tego obrazu zabrać nie mogę, ale patrzcie, jest kolejna dźwignia. Jasny gwint, przecież tego jest pełno. Ja nie wiem, jak tutaj się połapać w tej lokacji w ogóle, skoro tyle jest tych zmiennych. Można ciągle za te dźwignie pociągnąć i zmienić kompletnie układ pomieszczeń. Aramis Stilton, baron kopalniany. Aramis Stilton? Tutaj mamy jeszcze jakąś książkę. Rozmyślania o podróży do Pandyzji, część pierwsza. To już akurat czytaliśmy swego czasu. Tutaj eliksir uzdrawiający, to mnie nie interesuje. I jeszcze jest tutaj coś. I patrzcie, po drugiej stronie audiograf. Czas stworzenia mechanicznej armii. Widziałem na własne oczy, co potrafiła w Dunwall zdziałać ich garstka. Mowa o mechanicznych żołnierzach. Martwi mnie tylko czas pracy. Kiedy będziesz w stanie podać nam jakąś datę? Okej. Armia mechanicznych żołnierzy. Nie mogę na to pozwolić. Trzeba pociągnąć za tą dźwignię i zobaczymy, co się stanie. To się przesuwa. Tutaj też są zmiany. O kurde! No nie, no naprawdę. Tam się z kolei otworzyło też przejście. Dobra, za chwilę będziemy to testować wszystko. Coś mi się wydaje, że spędzimy tutaj dobrych kilka odcinków w tej lokacji, a i tak wątpię, że uda mi się wszystko zebrać. Spoglądam na rzemieślnika, obraz. 200 monet. Naprawdę, szczerze wątpię, że uda mi się tutaj wszystko zebrać. Przychodzę przecież to pierwszy raz, a... no, kompletnie nie znam rozkładu tych pomieszczeń. Nie wiem, jak działają te dźwignie do końca. Tylko, że tak. Patrzcie. To znowu jest po drugiej stronie. Dobra, muszę to inaczej wykombinować. Mamy jeszcze solę do kąpieli. A tutaj, gdzie ja wyjdę? Wspaniała jest ta twoja maska. Dostrzegam rękę Piero Joplina. To on ją zrobił, prawda? Ale nie sam. Widać też inny styl, którego nie potrafię rozpoznać. To jeszcze ozdoby bym ominął, ale... zanim pójdę dalej, to jeszcze chciałbym tutaj się rozejrzeć, no bo jest przecież po drugiej stronie ten audiograf wciąż. Wszystkie ruchy są ze sobą powiązane. Wszystko ma swój cel. Wszystko jest po... kurde, widzicie tego... dobrze. Ten strażnik tutaj się nagle skądś dostał. A tam już wcześniej byłem, tak? Ale jeszcze tutaj zauważyłem po tej stronie, że jest jedno przejście. Ja myślałem, że są tylko dwie strony. Ale jest tego więcej. Dobra, mamy audiograf. Tyle, że... już wam go tutaj odtworzę od razu stąd. Tyle rzeczy się dzieje, a każda wywiera jakiś wpływ na świat. Dzięki Delilah może powstać nowe cesarstwo, a dawne bariery upadną. Wiele będzie można dokonać. Moi mechaniczni żołnierze odegrali swoją rolę, a każdy z nich kosztuje więcej, niż przez całe życie wydaje niejeden bogacz. Znalezienie rozwiązania może zająć mi lata, ale jeśli ujarzmie Sokołowa, być może wspólnie usprawnimy proces i zaczniemy tworzyć mechanicznych żołnierzy dużo taniej. Czy przesuwasz ścianę podłóż, jakby to był budowania? Chytrze, też będę musiał, a może po prostu robisz to przypadkowo? To bez znaczenia. Trochę się nałożył na siebie ten głos Jean Dosha z nagraniem, ale czekajcie. Brianna Ashworth. Bo przeszedłem teraz na drugą stronę, gdzie mnie jeszcze nie było. Tutaj, kurde, mamy też tego żołnierza, ale czy on jest w ogóle aktywny? Wygląda na to, że nie. Dobra, w pobliżu jest runa, czekajcie. Tam jest jedna. Kościany amulet. Tu jest najbliżej ten kościany amulet. I tam jakiś czarny kościany amulet. No dobra. Może jakoś tutaj uda się to zebrać, kto wie. Ale gdzie ja się znowu dostałem? No, kompletnie jestem zagubiony, naprawdę.
Gdzieś tam szlachcianka bije służącego. To tylko chłopiec. Oślepnie od tego bicia. A wszystko dlatego, że spóźnił się z herbatą. Okej, ten obwód nie działa. Myślałem, że Korvo coś na ten temat powie, ale nie. Dobra, na razie tą dźwignię zostawmy. Tu jeszcze coś mamy. Przetworzony tran, dwie sztuki. No i tutaj lekka sakiewka. I czy coś jeszcze ciekawego? Chyba nie. Tutaj w środku pusto. I same butelki. Kurde, no tego mi oznacza, no ale on nie widzi teraz, jak rozumiem, więc spokojnie mogę się tutaj raczej przemieszczać. A patrzcie, tutaj jest w ogóle jeszcze jakiś przycisk. Z drugiej jednak strony też bym się tutaj rozejrzał. Kurde, słyszę chyba. Jezu, ale mało brakowało. Słyszałem jego kroki. A bo to tutaj, gdzie byłem. Tylko, że patrzcie, teraz jest odblokowane tutaj przejście. Ta maska przeraża wrogów. A może skrywa twój własny strach? To wiecie co? Najpierw sobie zerknijmy w takim razie, co robi ten przycisk. Jasny gwint. To jest nie do ogarnięcia absolutnie. Jakaś winda. O! Ale tutaj mamy ten czarny kościany amulet. Przepastny duch. Zobaczmy, co to daje. Zwiększony maksymalny poziom many. No to weźmiemy to sobie, tylko muszę się zastanowić, zamiast czego. Zamiast tego ślizgacza chyba. Można tak zrobić. Więc bierzemy to. No i faktycznie jest większy paseczek niebieski. I wygląda na to, że tutaj niczego innego nie znajdę. Zobaczmy serce. Czyli ten kościany amulet jest jeszcze niżej, tam kolejny. I to wszystko? Tylko te dwa kościane amulety, a żadnej runy? Tam jest jakaś runa, 70 metrów. Dobra. Trzeba z powrotem wjechać na górę. Bo tutaj najwyraźniej niczego więcej już nie znajdę. No, prawdę mówiąc, to cieszę się nawet, że niczego więcej nie znajdę, bo gdyby kolejne było jakieś przejście dłuższe, to już bym się naprawdę mógł pogubić ostro. Ale okej, tutaj muszę uważać. A gdzie ten żołnierz poszedł? Tam jest. Dobra, czekajcie, przejdę tutaj. Okej. Patrzcie, tam też teoretycznie mógłbym przejść. Nie! Tam jest, kurde, jakaś kobieta. Oczekiwanie? Rozpocząć kalibrację soczewek. Wiesz zapewne, że moi mechanicznie pozbawili znaczenia coroczne mistrzostwa szermierczek Juka. Gdy tylko nadarzy się okazję. Mechanicznie chyba... Muszę stąd spadać. Bo się niebezpiecznie zrobiło, tam było jednak dwóch strażników, jeszcze jakiś mężczyzna. I w dodatku mnie ten mechaniczny żołnierz wypatrywał stąd! Jasny gwint, no chyba jakieś żarty to są. To nagranie wskazuje na fałszywy alarm. On jak nawet zacznie coś wypatrywać, to i tak podchodzi. To jest najgorsze. Nie wiem, jak się kurde tam przedostać, żeby nic mi się nie stało. Ten strażnik ciągle się tam kręci. A ten mechaniczny z kolei również tutaj przechodzi, patrzcie. Żeby można było się dostać jakoś na górę, to by było dobre. Dobra, tamten już się wycofuje. No patrzcie, no ona znowu tutaj się kręci, no. To są jakieś żarty. Oj. Czekajcie, przejdę za nią. Mam nadzieję, że się to uda. Nie będzie to proste, prawdę powiedziawszy. Już zaczyna mnie wypatrywać. Jeszcze przed chwilą zdawało się, że jesteś na dobrym. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj się nie usadowić.
Dobra, i teraz rozejrzyjmy się, bo ten wszedł tutaj. Na razie anuluj. Kręcisz się bez celu. W takim tempie nigdy do mnie nie dotrzesz. Dobra, załatwię ją. Teraz zaczajmy się na tego delikwenta tutaj. Nie wiem, czy on tutaj przyjdzie. Nie za bardzo. Zamierza chyba tutaj ciągle stać. Oj, oj, oj. A jednak. Kurde. Na górę. Ale tam... Stawiam pylon elektryczny. Dobra, mało brakowało, aby mnie kurde zauważył, co? Kogoś tutaj jeszcze było słychać. A, tu jest ten właśnie pylon elektryczny. No właśnie, on powoduje to, że jak się podejdzie, to wtedy razi prądem, więc lepiej tak się nie dostawać w tę okolicę. Tutaj kurczę. Prośba, żeby nie używać, nie korzystać z tej windy pomiędzy 3 a 7. Okej, okay, ktoś potrzebuje tych godzin, żeby się przespać. Tak to było napisane. Dobra, ale przynajmniej tutaj sobie wyczyściłem, chociaż trzeba przyznać, że nie było łatwo. Było dość niebezpiecznie, bym powiedział. Dobra, od niej mogę coś zabrać, jak najbardziej. 10 monet. Tutaj jeszcze sakiewka. Ogólnie to też mogę tutaj przejść. Przez okno. Granaty i pistolety, znaczy naboje do pistoletu. Patrzcie, tutaj ewidentnie można przejść pewnie jak się pociągnie za dźwignię. Tutaj monety jeszcze. Dozownik zbiorników na tran, pociągnij. Aha, bo to będą wyskakiwać kolejne. I tutaj możemy teoretycznie chyba dostarczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Pewnie myślisz, że unikniesz moich mechanicznych, ale będziesz dla mnie jedynie lekcją. Wzbogacisz moje badania. Tak, i możemy teraz ewentualnie napełnić ten zbiornik. Chociaż prawdę mówiąc, no w tym momencie nie jest to konieczne, nie jest mi to potrzebne, ale może się to przydać, skoro twórcy taką możliwość zostawili. Być może gdzieś to się faktycznie przyda. No i co, nie mogę faktycznie z tej windy korzystać teraz? Nie jest nic wart. Od razu można to poznać. Wystarczy spojrzeć na jego buty. Ciekaw jestem, kto tu zamieszka, gdy odejdę z tego świata. Jak długo misterne mechanizmy będą działać? Kurde, aż się cofnąłem, bo... Nie byłem pewien, czy tutaj ktoś nie przyjedzie, ale nie. Dobra, czyli tak. Mamy 3 różne piętra. Jesteśmy na 2 w tym momencie. Ja ciągle tutaj kogoś słyszę, ale to nie wiem, czy nie na dole. Chyba tak. Dobra. Nie wiem, czy właśnie tutaj zjeżdżać, czy jednak starać się trzymać na razie tego samego pięterka póki co. No bo teoretycznie ja muszę i tak się udać do laboratorium. Tutaj mamy jeszcze tą komnatę ewaluacyjną. A, no bo tam mamy tego Sokołowa, tak? Więc ode mnie zależy po prostu w jakiej kolejności to wszystko zrobię. Ale teoretycznie można by się najpierw zająć Jindoshem. Jeszcze tutaj chciałem zobaczyć, gdzie to mnie zaprowadzi. Ciekawe. Jak tu się w tym wszystkim połapać? Halo, jesteś tam? Nie wykrywam już twojego ciężaru na podłogach, ani odgłosu twojego oddechu. Ale rozsądne wydaje mi się założenie, że jakoś udało ci się przedostać poza mury domu. Znowu zaczyna. Do kogo on właściwie gada? Wiemy chociaż skąd to opóźnienie. Mam nadzieję, że mechaniczni szybko radzą sobie z włamywaczami. Męczy mnie czekanie na Jindosha.
Dziwię się, że przy takich cenach facet każe nam czekać. Jest tylko jeden Kirin Jindosh. Może sobie zażądać, ile mu się spodoba. Poza tym stać cię na to, by zapłacić za niejednego mechanicznego żołnierza. Wiem, że twoja fortuna się podwoiła, od kiedy Duke przejął kopalnię srebra. Niższe pensje to większe zyski. Ale to mój czas jest tu cenny. Nie przywykłam do czekania. Ja też nie. Kiedy ostatni raz ktoś kazał mi czekać na cokolwiek dłużej niż godzinę? Nie pamiętam. To niemal ekscytujące. To ilu jest tych mechanicznych żołnierzy? O ile pamiętam, są numerowani. Zgadza się. 36, 46, tak czy inaczej bardzo niewielu. Wszyscy w Garden Club pozielenieją z zazdrości. Ciekawe, kim jest ta kobieta. Autentycznie zastanawiam się, czy wierzysz, że możesz coś zmienić. Tak wielu miało nadzieję i nie podołało. Jeśli tam jesteś, ostrzegam, że to miejsce nie jest bezpieczne. Nie przeznaczono go dla ludzi. Ale chyba Jindosh coraz bardziej się denerwuje, że nie reagujemy na te jego ciągłe wołania. Tam na dole jest kościany amulet, więc wypadałoby do niego zajrzeć, ale myślę, że już będziemy to robić w kolejnym odcinku, bo tutaj jest kolejna część tej posiadłości, gdzie mam mnóstwo odnóg. Pora obiadu? Oto mój wylot elektryczny. Ładunek z moich mechanicznych żołnierzy czyni tę technologię przestarzałą, ale trzymam go tu ze względu na sentyment do starych projektów Sokołowa. No proszę, to jeszcze mieliśmy nawiązanie do pylonu. W każdym razie, no widzicie sami, jest kilka różnych dróg w tym momencie, z których mogę skorzystać i myślę, że będziemy je sobie sprawdzać od następnego odcinka, więc póki co to by było wszystko. Dziękuję wam za uwagę i usłyszymy się w następnym materiale. Cześć!